Cześć, witajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku zagramy w Wiedźmin 2 Zabójcy Królu Ścieżka Jorveta. Z tej strony Andzia i zaczynamy. Otóż, obejrzyj. Aha, oto. Teraz tak. Mnie teraz interesuje, otóż. Elfie rękawice. Kiedy ja to otrzymałem? Wranie wzmocnienia pancerza. Elfie rękawice, co to jest? Zbroja jest większa. Redukcja obrażeń od magii. Jest plus 5, jest słabsza. Przedłużenie działalności olejów jest plus 20. Ilość dodatkowych składników alchemicznych plus 1. Elfie rękawice wezmę, bo maksymalne udźwig Geralta ogólnie mi się bardziej podobają. Róg trolla, przedmiot fabularny. A co tu ja mam wtedy jeszcze? No dobrze. Tak, otóż teraz przejdźmy. Podejrzany torak. Podejrzany torak. O co biega? To chyba jest jeszcze quest z sprawą związaną z Tinisem. Porozmawiaj z torakiem. Zamówił ktoś u ciebie... Zdarzają mi się zamówienia na zastawę. O co dokładnie chodzi? Kielich dla Saski. To twoje dzieło? Ten paskudny kubeł? Nie obrażaj mnie. Ktoś, kto go wykonał, powinien zostać wybatoszony. Mam nadzieję, że następnym razem Saskia zamówi zastawę u mnie. Jeżeli jeszcze kiedykolwiek cokolwiek zamówi. No dobrze, to wszystko, jeśli chodzi o to. To zlecenie na harpi to jest za ciężkie, wórna, piórnie, królewska krew. No dobrze, to wtedy mamy same zwykłe te zabójcy królów. Kwestia. Porozmawiam z Filipą Eilhart. No, pogadamy wtedy z czarodziejką. Zobaczymy, czy ona coś będzie dla nas miała. Albo ona znów jakieś lesbijskie numery prowadzi. Jak przemyślałeś sprawę? Sam nie wiem. To nad czym tu się zastanawiać? No, cutscenka. No, zabijałe? Co tak białeś? No, wiedziałem. No co tak normalnie? Próbowałam namierzyć Triss, ale mgła zakłóca działanie megaskopu. Odebrałam słaby sygnał, jest gdzieś blisko, pewnie po drugiej stronie. W obozie Kadwenczyków? Będziesz musiał przejść przez mgłę. Nie ma czasu do stracenia. Nieustannie skanuję pole bitwy. Pokieruję cię we właściwą stronę. Znajdę cię, gdy wejdziesz we mgłę. W takim razie do zobaczenia. Wciąż nie mamy królewskiej krwi. Wiem, Henselt. Potrzebujemy jego krwi, nie jego głowy. Ile razy mam powtarzać, że nie jestem królobójcą? Co takie normalnie jasno jest? Co tak świeci? Nie wiem, czy to... O, dokładnie teraz. Czy dokładnie tak słońce teraz pada? Zobaczymy, czy słońce faktycznie aż tak mocno pada. A faktycznie tak słońce akurat w... Nie. Ej, no bez jaj. Nie wiem czemu, ale to coś je blokuje mi... Chciałeś o czymś porozmawiać? Nieśmiertelnik. Znalazłem nieśmiertelnik. Doskonale.
Ja pierdzielę, o co teraz biega? Teraz... Słońca ani nie ma, ale tak czołak świeci jakby... Teraz tak, jeszcze sprawdzę tylko. Pogoni pokonać Cecimia. Aaa, królewska krew, ściany mają uszy. A, to są jeszcze questy związane z tamtym próbą morderstwa. No, tamtej awantury z. No, z tenisem. Tylko bez żadnej sztuczki. W roli głównej. Cecil Burda. Ja pamiętam jeszcze jak ja grałem osobiście, to zobaczymy czy może tutaj zaraz bezpośrednio mogę wejść w to. To był albo ten dom. Chyba ten to był. Dziwna aura. Nic ciekawego. Zaczekaj na rozwój. Co to są za notatki? Aha. No dobrze, to wtedy to podejrzany torak. Zaczekaj, zaczekaj. No dobrze, idziemy teraz po królewską krew. Zdobądź krew Henselta. Chwila, w pogoni za magią. A nie, gdzie jest Triss Merigold? No tak czy owak. Idziemy wtedy. Właściwie jak się prezentują te rękawice? O, to są takie, no powiedzmy, z małym ornamentem, ale... Wyglądają porządne. Na porządne. Niebezpieczeństwo. Gra się ładuje. Ja muszę się faktycznie zastanowić, czy sobie nie przeinstalować Windows na 64-bitowy. Bo de facto w kompie mam 6 GB, ale używam tylko 3,2 z powodu tego, że mam... Wow. No i teraz powinno być sporo esencji śmierci. Esencja śmierci. Mutagen wzmocnienia. To chyba był mutagen, który... O, wzmocniony zdrowie, to się przyda jeszcze. Ziu, i wchodzimy do mgły. Wszyscy Rosza, jak ja nagrywałem, to właśnie się przez... W pewnym momencie... raz się zgubiłem w tej mgle. O, Filippo. A, jeszcze daje nam taką ochronę. Są te upiory. Raugir. Co? Na Raugir? A nie mogą używać adrenaliny na Raugir? No dobrze, zajmę się upiorami.
O. Zabije Drogira? A jednak nie. Nie, ale my możemy decydować o tempie. I mamy już. Piu! I przez mgłę. Nie mogę iść dalej. Jeśli Detmold wyczuje moją obecność... Jak mam wrócić do Vergen? Będę czekać w okolicy. Pośpiesz się. No, dobrze. Rozkazy od Szilarda Fitz Osterlin, czyli ambasadora Nilfgaardu. Trafiając upiora, obrażenia plus 6. Nie, no to... do mnie... Aha, on jest zainteresowany Triss. Ciekaw, co chcesz, Shilard, od Triss. A Saskia? Geralt. Wiedziałem. Cholera, wiedziałem, że to ty. Gdy we mgle zaczęło się kotłować, powiedziałem chłopakom, to Geralt z Rivii albo nie nazywam się Vernon Roche. To twój kumpel? Znalazłem go przed chwilą. Już nie żył. Ciekawe. To chyba wergeński strój. Prawie przedarł się przez mgłę. Czego tu szukasz? Saskia została otruta. Bez róży pamięci nie uda się stworzyć antidotum. Dlatego tu jestem. Otruli Saskię? Psy żerą się między sobą, gdy za płotem czeka niedźwiedź. Żadne róże tu nie kwitną, Geralt. Mów prawdę. Dałem taką różę Triss. Wciąż szukasz swojej czarodziejki? Gdyby się tu pojawiła, wiedziałbym o tym. Musi gdzieś tu być. Filippa Eilhart ją namierzyła. Widzę, że poznałeś już całą menażerię. Ich też zostawisz, gdy zrobi się gorąco? Dokonałeś wyboru. Uciekłeś z elfami, a Wes o mało nie zginęła u tego kurwiego syna Loredo. Wes, wszystko z nią w porządku? A co cię to obchodzi? Wszyscy mogliśmy zginąć, kiedy ty zabawiałeś się w wiewiórkę.
Nie będę się tłumaczył. Uratowałeś złodziei i bandytów. Ci złodzieje i bandyci są gotowi umierać ramię w ramię z prostym ludem Vergen. Mają lepszą motywację do walki niż rozkazy. Śmierć Foltesta pewnie też już cię nie obchodzi. Zabójca porwał Triss, pamiętasz? Pomóż mi ją znaleźć. Obiecuję, że dotrzymam słowa danego w lochach lawaletów. Nie wiem, dlaczego to robię. Dobra, jeśli Triss rzeczywiście jest gdzieś w obozie, to może przebywać tylko w jednym miejscu. Na tyłach, blisko brzegu, rozłożyli się Nilfgaardczycy. Nikt nie ma tam wstępu. Możesz się przekraść przez obóz, albo przejść jaskiniami. O bramach zapomnij. Wejście do jaskiń jest w namiocie marketanek. Panienki sobie wymyśliły, że będą tamtędy chodzić na hrabiów i rycerzy, ale zalęgły się tam potwory. Jeśli masz dość zabijania potworów i chodzenia na dziwki, to na wschodzie znajdziesz ścieżkę prowadzącą nad rzekę. Dotrzesz w okolice kantyny, a potem będziesz musiał się przekraść przez cały obóz. Dzięki, Roż. Trzymam cię za słowo, Geralt. No dobrze, czyli robimy za skradankę. Nie mamy o czym rozmawiać. O, zgnilec. Więcej was matka nie miała. Aha, jak się robi ścieżkę Rosza, to... O Boże, Kedwens właśnie quest. Jak my mamy... Jak tam mamy Vergen zlecenie na harpie, to tu mamy... Zlecenie na zgnilce. Dziwnie się w życiu układa. Kilka lat temu biłem czarnych. Witaj, mizeroto. Oj tam, oj tam. Ładnie, proszę. A tu powinien być jeszcze tajemniczy kupiec. Odpoczynek niemożliwy. No dobrze. To znaczy, że to jest uregulowane w czasie. Trole tu żyją? Ano żyją. Tak po prostu? Co w tym? Bierze świńskie oko i wsadza sobie między półdupki. Co robi? Świńskie oko w życiu. Weź. Matka mówi, że na wojnę. A ten stoi tyłem do nich. Gacie ma opuszczone. Rozchyla porady i mówi. Nie, tu też nie przejdziemy. Aha, tu jest część questu, jeszcze widzę. Witaj, mizeroto! Dziwnie się w życiu układa. Witam. No, miłość, nie wojna! Czemu tu jest zaznacznik? Potrzebujesz klucz. Nie powinny być tu też jakieś inne, czy? Tam Kedwenczycy biją się. Hmm.
krzykliwa lub popytać o inną drogę w obozie Ciur. Czyli tam wrócić i się popytać. W obozie Ciur. Kurde, Geralt. Tak po prostu? Co w tym dziwnego? Gdzie indziej żyją oszluzgi, utopce? Witaj, Mizeroto! Ładnie, proszę. Proszę, proszę, Wiedźmin. Dziewczyny, szykujcie się! Czego chcesz, przystojny kawalerze? Chciałem pogadać. Możemy rozmawiać? Zgadzam się. Pytaj więc, o czym chcesz rozmawiać? Muszę się dostać do obozu, niezauważony. To będzie kosztowało więcej niż zwykłe chędożenie. Nie wiem. Tam mniej 350. To za mało. Muszę się dostać. To będzie 400. Cholerna. To za mało. Muszę się. To będzie. To za mało. Muszę. To będzie. Aha, tyle wystarczy. Mamy tu podziemne przejście na plażę wewnątrz obozu. Dzięki. Nie używamy go, bo tam coś żyje. Coś groźnego i złego. Dam sobie radę. Wejście jest w namiocie. A, tu jest wejście. Miłość, nie wojna! Ach, ale pięć! Ja jakoś zbytnio przejścia nie widzę. Nie wiem jak z wami. Czy to chodzi o to? Czy może o inną drogę? Ja tu już tędy nie wyjdę. Też głupia sprawa. Kurde. No, ludzie, teraz ja się całkiem zgubiłem. Czy jest może tu gdzieś, co się używa, może art? Nie. A tu jest dziura, o kurwa mać. A, tu ja dużo ciekawych rzeczy znalazłem, jeśli chodzi o...
Oreny. 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 A co tu było? Ruda żelaza, ruda żelaza, ruda... Ale chwileczka, ile w ogóle mogę nosić teraz? Jestem blisko limitu, niezbyt dużo mogę. Najgorsze jest, że mam naprawdę bardzo mało kasy. Kaczerp? Zastanowiony jestem. I do widzenia, kaczerbie. Gdzie to poszło? O, są tu też gramoły. Dratwa, diamentowy pył, oreny zawsze, skóra, dratwa, dratwa, olej. To się przyda wszystko przy produkcji. Tam ja nie zejdę. O, coś tu było. Solidny, srebrny, wyważony sztylet. Nie. 181 orenów. Juhu! Ale sztyletów nie biorę, bo i tak się na nich nie opiera się. Ale chyba mi się wydaje, że chodziło o to prostytutką, że... dziwką, że... no. A, sukno, dratwa, o kurczę, zaraz... Ach, nie potrzebujesz... Rudy żelaza właściwie nie potrzebuję, więc do widzenia z tym. Rzemiosło, rudę żelaza. Ciu. Tylko... Czy jak? Czy naprawdę wszystko? Rudę srebra? Co mam najcięższe w bagażniku? Serce Nekera. Najcięższe ze wszystkich możliwości. 20 kilo chyba idzie na serce Nekera. 35 na kloce na to wtedy wyrzucę może ze 20 i idę dalej.